Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czas na porządku. No. Proszę Państwa, ja z położenia strażaków, z Kubietnic, jak i swoim własnym, chciałem jedną rzecz ruszyć, może trochę więcej, a jedną na pewno strażaka. W tym roku mieliśmy 125 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kubietnicach. Zaraz z okazji naszego święta zrobili taką piękną wystawę sprzętu pożarniczego przy kościele parafialnym w Kubietnicach. Ja może tutaj zrobię kilka zdjęć i chciałem tutaj Państwu posłać, jakim sprzętem strażacy dysponują, jak od niego dbają, jak im to na sercu wszystko leży, a jednocześnie mam taki plik zdjęć również dla Pana Radnego. Chcemy, jeżeli można, by Pan ileś tam taki okres czasu z wielkim zażenowaniem, z wielką troską, że tam nie dbamy o sprzęt, że nawet tam dochodziło do tego, że zakupienia sprzętu, tam węża pożarniczego i tak dalej. No, niech Pan zobaczy, może Pan wykorzysta to gdzieś tutaj, proszę Pana, jak Pan sprzęt. Pierwszy raz mija się z prawdą, Panie Sekretarzu. Nie. Dlatego, że ja nigdy nie powiedziałem, że strażacy nie dbają o sprzęt. Więc ja bym bardzo prosił trzymania się konkretów. Pan szczególnie lubi opowiadać rzeczy nieprawdziwe. Tak, o zaginięciu, o zagubieniu sprzętu. Tam, no dieci wtedy pamiętam, że druga sensacja była, że dzieci na co zagubiły węża, że było takie podejrzenie, że nawet ten sprzęt jest przygotowany do kradzieży i tak dalej. No, nie będę już na ten temat się wypowiadał. Ja powiem szczerze, że po zebraniu miejskim w Kubietnicach byłem wielce zdziwiony. Wydawało mi się, że wiele rzeczy żeśmy na tym zebraniu wytłumaczyli, ale okazało się, że nie. Na stronie www.kubietnice.pl Pan Radny Kocęba redaguje taką... Ale Panie Przewodniczący, to jest dyskusja między mną a Panem Sekretarzem, czy to jest Radny Komisji? Podstawowe pytanie, czy to jest dyskusja między mną a Panem Sekretarzem? Jeżeli Pan Sekretarz chce dyskutować ze mną, to ja bardzo chętnie zostanę tutaj i będę z Panem dyskutował. Przyjdę również do urzędu i będę dyskutował z Panem Sekretarzem, to nie obrady komisji temu nie służą. Ale to jest komisja. Ale spokojnie, panowie, spokojnie. Panowie, spokojnie. Ja rozumiem. Są od tego. Panie Kocęba, zadał mi pan pytanie, więc ja pozwolę mi pan, że ja panu odpowiem. Ja to traktuję, że pan sekretarz zwraca się do komisji. Do rady, teraz do rady. Zwracam się do rady. Proszę nie zwracać się bezpośrednio. Oczywiście, dobrze. Na tym zebraniu pan Kocęba poruszył taki temat, i też tutaj pisze, że kosztująca miliony gminna administracja nie jest w stanie zrealizować i rozliczyć w ciągu jednego roku inwestycji kanalizacyjnej w Bujakowie na koszty 8 milionów złotych. Ja w imieniu pracowników pytam, czy takie zadanie żeście Państwo powierzyli nam do realizacji? Czy było przegłosowane pieniądze na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą kanalizacja w Bujakowie? Czy to jest prawda, co pan ja zadaję się inne pytanie, panie sekretarzu. Czy Rada Gminy, czy Rada Gminy głosowała na tę nową kanalizację? Nie głosowała. Panie Kocęba. Nie głosowała Rada Gminy nigdy. Nie natomiast panie opinia, nie rozumiem pana. Kto możecie, panowie? Nie kiedy było na sesji głosowania? Panie Kocęba, proszę, ale... Ja panu pozwolę, to odnieść się do tego. Proszę mi wskazać protokół z obrad Rady Gminy. Panie Kocęba, proszę dać spokojnie z panem sekretarzem się zająć. W imieniu pracowników pytam, czy po prostu takie zadanie mieliśmy do realizacji. A później pan może się odnieść. Nie pamiętam, żebyśmy mieli zadanie kanalizacyjne do realizacji za 8 milionów złotych, żebyśmy tutaj mieli się z czego wstydzić, że pracownicy urzędu nie potrafią czegoś zrobić. Pyta Pan Kocęba również o przedszkole w Kubietnicach. Jak Państwo wiecie, to przedszkole będzie uruchomione 1 sierpnia. Interpelacja września, ale 1 sierpnia wchodzimy tam po prostu już z przygotowaniem. Pan Radny wystąpił z interpelacją również, że nie wie, jakie tam jest zatrudnienie, ile osób i tak dalej. Proszę Państwa, wszystko to jest opisane w statucie. Także też się dziwię troszeczkę, jak Państwo zatwierdzaliście statut, na stronie w paragrafie 16 jest dokładnie opisana. Opisany schemat organizacyjny tego przedszkola, kto odpowiada za utrzymanie organizacyjne, kto będzie naliczał etaty, jak te etaty będą, wszystko to jest w statucie opisane. 15, chcę Państwo poinformować odnośnie pracowników, że 15
maja będzie konkurs rozstrzygnięty na dyrektora przedszkola publicznego, który będzie zajmował się zatrudnieniem pracowników i też nie tutaj szkodań pana Sobiaka, który podobno rozdaje stanowiska w tym przedszkolu. To jest inna para kolorza. To jest pan sprawa pana profesora. Pana, przepraszam, pana Sobiaka. I chciałem jeszcze państwu też takie zdjęcia ciekawe, bo też tutaj mamy, że nie robimy kanalizacji, że jest dziadostwo, jak pan pisze, w Przyszmyjce w ogrodzie zalega kolejna strata popiołu pochodzącego i tak dalej, i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że teren koło w imieniu pracowników i swoim własnym, jako sekretarz, teren wokół przedszkola został udostępniony firmie, która realizowała budowę tego przedszkola. Nie sprzątali, firma tego nie sprzątała, to część tego sprzątali, która bezpośrednio przylegała do przedszkola. Następna część była dopisana do przetargu na plac zabaw. I proszę państwa, nie zalega już tam nic, plac zabaw został wykonany, ja państwu pokażę tutaj zdjęcia. Kto z państwa nie był, to można zobaczyć ten plac zabaw, jak on pięknie wygląda, jak teren został uporządkowany. Także tutaj też, proszę bardzo, wiele wysiłku, żeśmy my jako pracownicy urzędu głosili to, żeby ten plac zabaw powstał. Tutaj mam jeszcze dodatkowe zdjęcia, jeżeli można, proszę bardzo. Dzisiaj akurat wróciłem też ze spotkania z dziećmi czeskimi, które przyjeżdżają na spotkania. W ramach realizacji tego projektu też można te zdjęcia zobaczyć. Także uważam, że pracownicy, którzy podobno kosztują miliony, nie robią tego, czego proszę bardzo. Naprawdę robimy bardzo dużo, myślę, że nawet więcej niż w niektórych przypadkach można. Ja bym pełen podziwu dla tych dzieci czeskich, dla rodziców tych dzieci, co do przedszkola chodzą, że do tego zaangażowania podeszło. Ja mam tyle, nie chciałbym się tutaj, jak to pan profesor mówi, że to jest wszystko sami z nami. Myślę, że nie ma o czym dyskutować. No ja muszę odpowiedzieć tutaj panu sekretarzowi. Panie sekretarzu, jestem zdziwiony, że nie szkoda panu tuszu na drukowaniu. Czego? Nie szkoda panu... Zrobię zdjęcia. Na drukowaniu zrobię zdjęcia. Dwa słowa po placu zabaw. Plac zabaw to jest 320 metrów kwadratowych piasku. 320 metrów kwadratowych piasku. Grubość 20 cm warstwy. Tej zabezpieczającej przed upadkiem. Panie sekretarzu, nie wiem, czy pan wie, że zgodnie z zaleceniami generalnego inspektora sanitarnego ten piasek musi być co najmniej dwa razy w roku wymieniany. Nie na placu zabaw. Praca będzie wymieniany. To jest raz. Dwa, ten piasek, który został wysypany, musi mieć atest Państwowego Zakładu Higieny. Natomiast ja już współczuję pani dyrektor, która będzie to w przedszkole prowadziła, jeżeli z tymi dziećmi wyjdzie na ten plac zabaw. I wróci z nimi. Ja już im współczuję. Jeżeli ten plac zabaw był realizowany do finansowania środków unijnych, jestem naprawdę zdziwiony, że nie zostało zastosowane tutaj inne powierzchnię zabezpieczającą przed wypadkami, natomiast piasek. Jestem zdziwiony. Cóż, krytykanstwo jest dobrą rzeczą. Bo, proszę pana, był robiony projekt. Ktoś ten projekt to koordynował. Ktoś to przyjął. No wystarczyło na ten pojechać i pooglądać pracę zabaw. Nie trzeba było daleko pojechać. Wystarczyło na Podlesie pojechać, zobaczyć, jak wygląda plac zabaw przy przedszkolu. Kolorowy, ładny, estetyczny, czysty, brudny, szary i nie wiadomo jaki, nie? Nikt ma powiedzieć, że musimy nabrać tyle pieniędzy, żeby czterokrotnie przekroczyć te wszystkie koszty związane z... Został zrobiony, uzgodniony, sam epidem został uzgodniony projekt, jeżeli chodzi o projekt budowlany, tak jak każdy jeden. Specjaliści się na ten temat wypowiedzieli. Ja sobie nie mam do zapisania, cieszę się tylko z tego, że taki plac powstał. To jest piękna rzecz. Wydrukowałem, żebyście państwo zobaczyli, jak ładnie został uporządkowany. Zostanie w najbliższym czasie pogrodzony z regulaminem wewnętrznym. Ale wie pan, że to trzeba zabezpieczyć przed zwierzętami. Bo jeżeli nie, to będzie to kuwata. Ja sobie myślę zdawać z tego sprawę, że nie zabezpieczy. Ale mówił się, że będzie ogrodzony. Pan nie słyszał tego? Panie wójcie, czy przed kotami pan zabezpieczy ten ogrodzie pan przed kotami? Przed dzikimi innymi zwierzętami? Przed ptakami pan nie ogrodzi, bo z góry narodziony.
Będzie pan musiał. Ale to nie jest piasek do zabawy, to jest do zabezpieczenia. Mówi pan o piasku, który jest do zabawy. Nie, zamknę posiedzenie, bo zamknę się tutaj głównie. Moment, pan Adam prosił jeszcze głos. Ale ja to nie też tak. Jak zaraz w kadencji tej rady.